Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Metal Maniaka. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam godny uwagi dodatek do Duo Benderów od WUKO. Sprawdzimy też jeden z mitów, a mianowicie czy da się zmontować Duo Bender z dwóch Unibenderów. Zapraszam. Akcesorium Plus, bo tak to się nazywa, dedykowane jest do Duo Benderów 3200 i 3350. Nie pasuje natomiast do Uber Benderów Duo 7200 i 7350 ze względu na inny rozstaw prowadnic. To wszystko już jest zamontowane. Wszystko elegancko pasuje, stabilizuje nam prowadnicę. Uchwyt to po prostu bajerka. No śmiga to rewelacyjnie. Ale nie o tym mieliśmy mówić. Wszyscy chcemy się dowiedzieć, czy da się zrobić ten pierdolony Duo Bender, Macias. Okej, więc nie dasz. Jeżeli weźmiecie dwa Unibendery 2204 lub 2354, to niestety ta operacja się nie uda ze względu na zbyt szeroki front tych benderów, zbyt szeroką główkę. Jest ona minimalnie za szeroka. O, no nie da się założyć. Zobaczcie, brakuje mini. Może by się dało na hama, ale one nie są proste, są w łuku. Czyli mit obalony. Ale moi drodzy, ja nie byłbym sobą, gdybym nie podrążył dalej tematu. Jeżeli posiadacie stare modele WUKO Unibenderów 2200 bądź 2350, to możecie pokusić się spróbować zmontować taki Duo Bender. Będziecie potrzebować czegoś takiego. Zanim spróbujemy zmontować nasz Duo Bender z dwóch Unibenderów, pokażę Wam krótko, jak wyglądała ewolucja Unibendera WUKO. Pierwszy model wyglądał w ten sposób. Był bardzo wąski, miał tylko dwie roleczki. Jest to nadal bardzo udana konstrukcja. Jego następca WUKO 2202. Widzimy szersza głowa, cztery rolki, nie dwie. Postanowiono dodać jeszcze jedną rolkę, tutaj bliżej. A to dlatego, żeby w momencie, kiedy robimy zewnętrzne łuki, żeby bender nam się nie blokował. Tutaj powstał problem blokowania się bendera podczas rolowania łuków, bo brakuje tutaj tej roleczki. Postanowiono ją dołożyć. Ale chyba nie do końca była to udana konstrukcja, gdyż ta głowa jest bardzo, bardzo szeroka. Więc postanowiono ją zwężyć. Jest to prawie to samo, co na początku, około centymetra szersza głowa. Ale zwężono go, żeby można było nadal profilować delikatne łuki. I to trzecia edycja, 2204, najnowsza. Mamy jeszcze kolejną. Jest to Uber Bender, nie jest to już Unibender, ale warto też o nim powiedzieć dwa słowa. Bardzo ciekawy bender, mój ulubiony. Pozwala uzyskać kąt 100 stopni na sprężynujących materiałach typu stal nierdzewna bądź stal powlekana. Pozwala uzyskać kąt 90 stopni, nie rysując przy tym blachy łożyskiem. Bardzo fajnie. No to do brzegu, Macias, panie Macias. Jeżeli macie dwa Unibendery 2200 bądź 2350, możecie pokusić się o zmontowanie Duo Bendera. Zaraz go sobie zmontujemy i spróbujemy zrobić krótki test. Dobra, odkładamy 2350. Pokażę Wam tylko, że one są identyczne, jeżeli chodzi o szerokość, więc spokojnie możecie nawet zmontować taki 2350 i 2200. Powinno to trybić. My sobie zmontujemy dwa Bendery 2200.
bo mam akurat dwa. Tak się składa. Mamy dwa bliźniacze benderki. Spróbujemy sobie je zmontować. Zaczynamy od tyłu. Damy go na samym tyle, będzie to wszystko sztywne. Ciach. I już widzimy, że ładnie pasują. Swoją drogą próbowałem zmontować wcześniej nowy bender ze starym benderem, ale tu jest troszkę mniejsze łożysko na dole. Pokażę może na przykładzie tych dwóch. To łożysko dolne jest mniejsze i troszkę w innej płaszczyźnie to wszystko działa i nie do końca to trybiło. Aczkolwiek zmontować się dało. Zmontujemy sobie nasze dwa unibendery. I w ten oto sposób. Powstał nam piękny duo bender. Ciekawa to konstrukcja. Sprawdźmy, czy to działa. Let's go. No to ustawiamy. Spróbujemy zrobić duży rąbek. No to startujemy. Pierwsze gięcie bezproblemowo. Wstawiamy jeden, jeden i jeden, i jeden. Coś takiego. I ostatnie. Na jeden, trzy. Dobra. Dojedziemy. A więc potwierdzamy mit, da się zmontować duo bender z dwóch unibenderów za pomocą akcesorium WUKO Plus. Mało tego, to działa. Ja wygiąłem taki duży rąbek, udało mi się postawić i powiem Wam, że pracuje to tak jak prawdziwy duo bender. Petarda. Jak macie dwa stare unibenderki, możecie spróbować je zagospodarować w duo bender. Ja się z Wami żegnam. Z tego miejsca dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Metalmaniaka, w którym to pobawimy się benderami. Jeżeli odcinek był ciekawy, pamiętajcie, łapka w górę lub jakiś tam komentarzyk na dole. Też mile widziany. Wszystkie gadżety, które widzicie na moich odcinkach oraz takie oto zajebiste koszulki dostaniecie w Metalmaniak Shopie. Robiąc zakupy w Metalmaniak Shopie, wspieracie moją działalność, ludzie. Pamiętajcie o tym. Także nie szczędźcie kasy. Wspierajcie moją działalność, jeżeli chcecie, aby tych filmów było jeszcze więcej. Trzymajcie się.